drodzy, witam was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Dzisiaj będziemy sobie testowali mini komputer od Zotaka, czyli oczywiście ZBox. Natomiast jest to wersja Nano Plus ID64 oparta o procesor Intel Core i5. Zapraszam. Na początek kilka informacji typowo takich technicznych o naszym ZBoxie Nano Plus. Przede wszystkim to jest wersja Nano, czyli ta najmniejsza ZBoxów. Zobaczmy sobie wymiary. To jest, zobaczcie, tutaj od krawędzi niecałe 13 cm. To jest kwadrat, tak więc tutaj w tą stronę również mamy te niecałe 13 cm, a wysokość łącznie z nóżkami, gdybyśmy tak chcieli całość postawić, to jest około 5 cm. Tak więc urządzenie naprawdę małe, które można by powiedzieć, że mieści się na dłoni. Jeżeli chodzi o podstawowe podzespoły, to jest, słuchajcie, komputer, który oparty jest o procesor Intel Core i5-3337U. Czyli ta jednostka taka mobilna, nie mylić z tymi i5, które macie w desktopach. I bazowe taktowanie zegara to 1,8 GHz, natomiast w trybie turbo 2,7 GHz. Stosunkowo dużo, jednak pamiętajcie, że w zasadzie jest to układ dwurdzeniowy, ale czterowątkowy. Mamy tutaj zainstalowane już przez producenta 4 GB pamięci typu DDR3, oczywiście taktowane 1600 MHz. I jako, że jest to wersja z plusem, mamy tutaj również zainstalowany dysk twardy. Domyślnie jest to jednostka 500 GB, tradycyjna, talerzowa. Natomiast w zestawie dostajemy również taką, powiedzmy, przejściówkę, gdzie możemy pod to jedno złącze podłączyć nawet dwa dyski SSD na wejście mini-SATA. Jeżeli chodzi z kolei o dodatkowe informacje związane z parametrami technicznymi, to oczywiście zapraszam was na nasz portal. Tutaj widzimy teraz tył urządzenia, możemy przyjrzeć się od razu portom. Przede wszystkim naszym oczom rzuca się od razu gniazdo, które pozwala nam na podpięcie anteny do wbudowanej karty Wi-Fi. Obok mamy wejście mSATA, przepraszam, iSATA, czyli zewnętrzne wyjście SATA, dwa porty USB w standardzie 3.0. Tutaj mamy kolejne dwa porty USB w standardzie 3.0. Pomiędzy nimi znajduje się wejście ethernetowe do karty sieciowej. Mamy również oczywiście wyjścia wideo, zarówno DisplayPort, jak i pełnowymiarowy port HDMI. Obok znajdziemy wejście do zasilania sieciowego. Zasilacz jest tutaj zewnętrzny. Front urządzenia jest tutaj bardzo schludny i mamy wszystkie niezbędne i porty, i przyciski oczywiście. Przede wszystkim jest to włącznik. Dalej mamy dwie diody, które sygnalizują nam zarówno pracę dysku, jak i pracę samego urządzenia. Odbiornik podczerwieni do pilota. Mamy również czytnik kart pamięci, nie tylko microSD, ale także memory stick. Dwa porty USB w standardzie 2.0 oraz wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe. Lewy bok ZBoxa jest całkowicie gładki, a na prawym znajdziemy wylot ciepłego powietrza oraz keylock. Po odkręceniu czterech nóżek, które są gumowe i na których urządzenie może stać, możemy oczywiście zdjąć cały dół urządzenia i w tym momencie będziemy mieli dostęp, o tu mi chyba nawet został jeden z elementów, do podstawowych podzespołów. Przede wszystkim tak, widzimy dysk, który oczywiście możemy wymienić, mamy dostęp do pamięci, którą również możemy rozbudować, a także od razu widzimy kartę sieciową, kartę Wi-Fi. Wszystkie boki urządzenia są bardzo jednolite i wykonane z aluminium, także sprawia to wrażenie produktu bardzo solidnego. Natomiast niestety, ale i góra, jak i dół naszego ZBoxa Nano Plus ID64 są wykonane z plastiku błyszczącego i to niestety, ale utrzymaniu urządzenia w porządku nie sprzyja. ZBox Nano to jest najmniejszy z ZBoxów, jakie tutaj Zotac posiada w swojej ofercie. Teraz możecie mu się chwilę przyjrzeć podczas pracy, kiedy jeszcze nie jest zawieszony z tyłu monitora, co zobaczycie. Jak widzimy, mamy tutaj dwie diody. Jedna taka biała sygnalizuje nam pracę dysku. W tym momencie komputer już jest od dłuższego czasu nieobciążany, więc dioda również nie mruga. Natomiast niebieska sygnalizuje pracę komputera. Dodatkowo informuje nas o tym również taka duża niebieska dioda na górze ZBoxa. Niestety, ale to, o czym wspominałem na wstępie, czyli ta obudowa, ile tutaj mamy aluminium, które ani się nie brudzi, jest odporne na zarysowania wszelkiego rodzaju. Ta góra jest błyszcząca, jak praktycznie we wszystkich ZBoxach i tutaj niestety, ale oczywiście ślady paców widoczne są i to bardzo szybko. No i moi drodzy, tyle razy widzieliście ZBoxy. Widzieliście również jako osobne akcesorium tutaj uchwyt, który pozwala nam na zainstalowanie całego komputera, dosłownie komputera, z tyłu na przykład monitora. Dzisiaj, korzystając z okazji, że mam monitor do testu, który coś takiego umożliwia bez problemu,
macie pogląd, jak wygląda to w praktyce. Metalowy uchwyt z tymi gumowymi, oczywiście tutaj takimi dystansami, jest przykręcony do monitora, na tym zawieszony bardzo stabilnie cały zibok, zobaczcie jak to wszystko mocno siedzi. I macie komputer sprytnie ukryty, oczywiście połączony z siecią Wi-Fi bezprzewodowo. Z tyłu monitora całość jest bardzo niewidoczna, zajmuje bardzo mało miejsca, komputer jest stosunkowo cichy, więc możemy bez problemu tutaj korzystać nawet wieczorami. Oczywiście kwestia jeszcze zostaje uporządkowania kablowania, którego akurat ten monitor nie pozwala. Natomiast jeżeli to zrobicie z sensem, korzystając na przykład z takiej opaski na rzepy, wygląda to w miarę sensownie. Oczywiście ja tutaj mam bezprzewodową klawiaturę, gdybym miał jeszcze dodatkowo bezprzewodową myszkę, odchodzi kolejny kabel, ten przewód HDMI też można by w bardziej sensowny sposób rozwiązać. No, natomiast niestety te dwa kable będą praktycznie zawsze, ponieważ i monitor do zasilania musi być podłączony i sam Z-Box też wymaga podpięcia do zasilania. Natomiast widzicie, że jak najbardziej jest sensowne wykorzystanie i samego uchwytu montażowego, no i oczywiście komputera do takiego typowego zestawu multimedialnego. Drodzy, nasz Z-Box jest już włączony i nieobciążany od jakiegoś czasu, dlatego zrobimy sobie dwa pomiary. Przede wszystkim tak, wykorzystanie czy użycie prądu, zużycie prądu. Jak widzicie, dla takiej jednostki nieobciążonej to jest zaledwie 13 W, około 13 W, czyli bardzo mało. Teraz sprawdzimy sobie, jak głośny jest to komputer. Sonometr umieszczony jest w odległości tradycyjnie 30 cm, skierowany w jego kierunku, tak więc nie ma tutaj, myślę, większych problemów, jeżeli o to chodzi. Co do głośności tła, to wynosi 35,1 dB. Ja teraz się wyciszę i posłuchajmy i zobaczmy, czy to urządzenie jest głośne. No tutaj widzicie około 36 dB, tak więc nie ma większego, dużo większej głośności w porównaniu do zestawu nieobciążanego, to jest zaledwie 1 dB więcej i myślę, że rzadko kto z Was będzie w stanie taką różnicę w zasadzie nawet usłyszeć. Moi drodzy, i nasz komputer, właściwie mini komputer, obciążany już jest i programem Prime95 i programem FireWire, mimo że tutaj mamy oczywiście HD4000, czyli tą Integrę w procesorze. I zobaczmy najpierw tak, zużycie prądu 38 W z małym kawałkiem. Zobaczmy jeszcze maksymalne, teraz jest najniższe i mamy maksymalne. 40 W też z małym kawałkiem i teraz posłuchajmy i zobaczmy na sonometrze, jak głośny w tym momencie jest Z-Box. Przy okazji możecie się przekonać, że już go słychać. Nawet na moment spadło do 45,7 dB. Natomiast oczywiście takie wahania będą z uwagi na to, że ten wentylatorek też nie chodzi idealnie równo i to oczywiście sonometr bez problemu wychwyci. Moi drodzy, ruszamy sobie dalej z testami praktycznymi i teraz ja już tutaj Wam włączam test 3DMark Vantage. O, prawie by mi pudło spadło. Słuchajcie, pewnie się zdziwicie, dlaczego stare 3DMark. Będzie oczywiście również, będą wyniki nowego 3DMark. Zobaczymy sobie w trakcie trwania testu taką krótką, zrobimy migawkę. Natomiast dlaczego stare 3DMark? Ponieważ jeżeli zajrzycie do starych testów, właśnie z Z-Boxów, dokładnie, Magda potwierdza, to moi drodzy, będziecie widzieli, że tam mamy porównanie i będzie można odnieść nowego Z-Boxa Nano Plus do tych wcześniej testowanych. Tak więc test, jak widzicie, już tutaj się uruchamia, już będzie leciał sobie w tle, a ja do Was wracam oczywiście po jego zakończeniu. Moi drodzy, w tym momencie widzicie na ekranie obiecany test, czyli PC Mark. Jest to wersja ta, która testuje komputer pod kątem, powiedzmy, zastosowań domowych, czyli home. I tutaj będziemy mieli również przetestowaną całość z wykorzystaniem, tak jak widzicie, OpenCL. Tak więc jestem ciekawy wyniku. Tak będą później porównywane wszystkie pozostałe Z-Boxy, które będziemy testowali w przyszłości, a na pewno ten ID64 Nano Plus nie jest ostatnim. Ja do Was wracam za chwilę, zobaczcie również kolejne testy, które tutaj będziemy sobie przeprowadzali.
To jest programem PC Mark 8 naszego ZBoxa Nano Plus. Dobiegł już końca. Możecie od razu sobie zobaczyć wynik ogólny. To 3535 punktów. Jeżeli nie zdążycie zobaczyć wszystkiego, to oczywiście zapraszam Was na portal. Tam będzie w dobrej jakości, już Wam obiecuję, ten wykres, czy całe te wyniki. Natomiast my to sobie możemy zminimalizować i lecimy z kolejnym testem. Tym razem jest to Cinebench. To już jest wersja, jak widzicie, 15, nowa, zaktualizowana. I sprawdzimy sobie wydajność samego procesora. Ten test nie powinien trwać tak długo, więc myślę, że zobaczymy sobie go cały. Jak wiecie, ten komputer to jest jednostka oparta o procesor Intel Core i5. Już oczywiście najnowszej generacji. Natomiast nie mylcie tej i5, moi drodzy, z tymi procesorami, które macie w desktopach, ponieważ to jest wersja mobilna, to jest procesor dwurdzeniowy, czterowątkowy, stąd widzicie tylko te cztery prostokąciki. No i oczywiście jego wydajność też jest zgoła inna od tych jednostek desktopowych, co oczywiście nie będzie tutaj, myślę, wpływało jakoś negatywnie na wydajność tego procesora w takiej jednostce, jaką jest właśnie ZBox. Jak widzicie, ta część już taka, że tak powiem, chyba najbardziej skomplikowana minęła. Grafika, widzę, jest troszeczkę inna od tej, którą mieliśmy w 11.5. No i zobaczymy sobie wynik ogólny. Przy okazji zwróćcie też uwagę na procesory, które znalazły się już w zestawieniu. To, jak widzicie, są już konstrukcje Ivy Bridge. Sandy Bridge też jest. Tak więc mamy tutaj przekrój przez te już najnowsze jednostki. No i zobaczymy, jak wypadnie nasz procesor. Oczywiście nie ma co się spodziewać, nie wiadomo jakich wyników, jakich wysokich wyników, tak? Natomiast też pamiętajcie o grupie docelowej, do jakich ZBox jest adresowany. Brakło mi miejsca na karcie pamięci, ale jak widzicie, test jeszcze trwa, tak więc tutaj już będzie zaraz końcówka. Mam nadzieję, że teraz coś pójdzie w miarę sprawnie. Przy okazji też słyszycie pracę ZBoxa, który jest dokładnie tutaj z tyłu za tym monitorem. Przymocowano oczywiście do mocowania czy do uchwytu typu VESA. Jeszcze słaba bateria na domiar wszystkiego, ale tyle chyba wytrzyma do ostatecznego rezultatu. No, test powoli już zaczyna dobiegać końca i zobaczmy na wynik. Procesor oczywiście taktowany zegarem 1,8 GHz, wynik 222 punkty. W tym momencie mi skończyły się kolejne testy. Wy będziecie wszystkie wyniki oczywiście widzieli na naszym portalu. Jeden test, to oczywiście znacie doskonale, AutoDisk Benchmark. Sprawdziliśmy sobie wydajność zainstalowanego tutaj dysku twardego. To jest konstrukcja tradycyjna, 2,5-calowa, talerzowa. I zobaczcie, że prędkości odczytu zapisu minimalnie przekraczają przy tych większych próbkach ponad 100 MB na sekundę. I mamy możliwość oczywiście, ponieważ akcesoria nam dają taką możliwość instalacji dwóch dysków SSD, ale tych na MiniSATA czy MSATA. Jeżeli oczywiście je dokupimy, opcjonalnie taką możliwość mamy, rezygnując z tego dysku talerzowego. Z kolei tutaj w programie AIDA64, to jest wersja trialowa, też widzicie samą informację, mamy wykonane testy pamięci, odczyt, zapis oraz kopiowanie, natomiast te zobaczcie na portalu, tutaj macie ostatni z testów, czyli czas dostępu, oznaczam to jako czas oczekiwania pamięci i ten wynosi 62,7 nanosekundy. Oczywiście im krótszy ten czas, tym jest lepiej. Jak widzicie, pamięci, które tutaj zainstalowane, taktowane zegarem 1600 MHz CL11, nie są wcale takie złe. To, że z góry tabelki tutaj już nic więcej nie ma. I myślę, że tutaj pod tym względem ten produkt wypada całkiem dobrze. Moi drodzy, no i czas na podsumowanie naszych testów. Przede wszystkim chciałem Wam zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny element. Ten ZBox to nie jest najwydajniejsza jednostka, jaką do tej pory testowałem. O dziwo, chociaż mieliśmy wcześniej ID82, również oparty o procesor Intel Core i5, niżej taktowany, to ten ZBox wypadł troszeczkę gorzej. Natomiast myślę, że jest to bardzo
ciekawa konstrukcja pod względem takiej właśnie wyważenia i poboru prądu, i głośności pracy, i wydajności. To jest jeden z wydajniejszych mini komputerów, jakie do tej pory testowaliśmy. Przy tym energooszczędny, no ten pobór prądu z gniazdka, sami widzieliście, ciut ponad 40 W, to nie jest dużo. I myślę, że sprosta wymaganiom większości użytkowników. Mieliście również okazję widzieć, jak możemy go zainstalować przy okazji właśnie montowania na tym uchwycie WES-a. Dzięki temu taki komputer sobie wisi na przykład z tyłu monitora, nikomu nie przeszkadza. Oczywiście możemy go również powiesić na przykład z tyłu telewizora i w tym momencie mamy kompletne domowe centrum rozgrywki. Jeżeli chodzi o możliwości wykorzystania takiego urządzenia, to myślę, że tutaj pewnie znajdziecie nawet więcej możliwości niż ja. Co do takich kosztów zakupu, no to urządzenie jest troszeczkę drogie, trochę kosztuje, natomiast pamiętajcie o jednym, też wersja z plusem posiada już i pamięć, i zainstalowany dysk twardy. Mamy możliwość również tutaj wymiany na SSD, natomiast konstrukcja Toshiby, która tutaj jest w tym komputerze o pojemności 500 GB, w zupełności wystarczy na multimedia. I dodatkowo to jest na razie najwydajniejszy z dysków, który był do tej pory testowany. Tam prędkości, przypomnę, odczytu zapisu ponad 100 MB na sekundę. To myślę, że jest wynik, który tutaj zadowoli praktycznie każdego. Takie komputery mogą znaleźć również wykorzystanie na przykład w jakichś sklepach, gdzie potrzebujemy urządzenia małe, odpowiednio wydajne, ale jednocześnie wiadomo, no, niewiele osób będzie składało do jakichś sklepów przykładowo komputery stacjonarne duże i samodzielnie, więc tutaj to rozwiązanie też może się sprawdzić. Moi drodzy, myślę, że ZBox ID64 z procesorem Intercore i5, który testowaliśmy dzisiaj, jest komputerem dosyć wydajnym, który może znaleźć szerokie zastosowanie nie tylko w domach. Jest przede wszystkim dobrze wykonany, elegancki, chociaż się troszeczkę brudzi niestety przez te błyszczące plastiki. Jest energooszczędny, nie jest mocno głośny i funkcjonalny. Moi drodzy, jeżeli chodzi o to, co możecie więcej przeczytać na naszym portalu, tam oczywiście znajdziecie również zdjęcia tego produktu, zobaczycie wszystkie wykresy wydajności oraz porównanie z wcześniej testowanymi produktami, tak więc zapraszam serdecznie osoby zainteresowane. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.